Oszczędź swojemu dziecku stresu. Zapisz się do pierwszej prywatnej szkoły podstawowej w Zgierzu. Szkoły bez dzwonków. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkoły publicznej, lecz oferujemy znacznie więcej. 4 języki do wyboru, nauka poprzez zabawę, małe kameralne klasy, dłużej niż w innych szkołach czynna świetlica. A wszystko to za naprawdę niskie czesne. Już od 200 zł miesięcznie. Dla rodzeństw jeszcze taniej. Postaw na swoje dziecko. Postaw na przyjazną mu edukację. Pierwsza prywatna szkoła podstawowa w Zgierzu. Szkoła inna niż wszystkie. Masz dom, mieszkanie, kamienicę? Chcesz, by były naprawdę wyjątkowe i wzbudzały powszechny zachwyt? Firma Prestige Decoration oferuje kompleksową dekorację wnętrz i elewacji od projektu do efektu końcowego. Jesteśmy producentem sztukaterii gipsowej i betonowej. Zajmujemy się renowacją kamienic, wykonujemy też sztukaterię nowoczesną i podświetleniową. W naszej ofercie posiadamy również wysokiej jakości, unikalne żyrandole, tkaniny i tapety. Wszystkie świadczone przez nas usługi i oferowane produkty są szyte na miarę naszych klientów. Odwiedź nasz salon firmowy w Zgierzu, plac Jana Pawła II, lokal 3. Telefon 506 532 813. Dobry wieczór, jest 27 listopada, Emila Okupska, rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy o tym, jak hojni są Zgierzanie. Wczoraj podczas koncertu charytatywnego dla chorej na nowotwór mieszkanki naszego miasta udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Oczywiście podczas koncertu będzie licytacja pozyskanych fantów. Oraz miłośnicy łyżew mają powody do radości. Od piątku mogą korzystać z lodowiska przy ulicy Leśmiana. Fajna jest zabawa, z przyjaciółmi przychodzimy. W tym roku jesteśmy, czy w tą zimę jesteśmy pierwszy raz, ale w tamtym roku chodziliśmy prawie co tydzień. Według statystyk liczba dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi jest dziś większa niż 10 lat temu. Najważniejsze, by wcześniej zdiagnozować nieprawidłowości i rozpocząć ewentualną terapię u dziecka. Pomocny w tym może okazać się na przykład organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 3 Dzień Bezpłatnej Diagnozy. Miejskie Przedszkole nr 3 integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizuje cyklicznie od 2008 roku Dzień Bezpłatnej Diagnozy. Pomysł na zainicjowanie akcji zrodził się w związku ze wzrostem liczby dzieci w wieku przedszkolnym, u których występują różnego rodzaju zaburzenia. Na co dzień, co prawda, pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie już pewne deficyty są określone i ukierunkowana jest praca w tym zakresie. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze zarówno w mieście, jak i w okolicach jest szereg dzieci niezdiagnozowanych, a to z tego względu, że rodzice po prostu nie zauważają tych deficytów, bądź nie wiedzą, gdzie ewentualnie udać się. Rodzice wraz z dziećmi mogli skorzystać z pomocy logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów i rehabilitantów ruchu zatrudnionych w przedszkolu. No i rodzice zgłaszają się z różnymi problemami, tak? Dzisiaj akurat to były problemy adaptacji dziecka w przedszkolu, czyli takiej niegotowości jeszcze dziecka do podjęcia, jak gdyby rozpoczęcia nauki w przedszkolu, właśnie, że dziecko płacze, nie chce chodzić. Też zdarzają się, że rodzice zgłaszają się z takimi problemami jak trudności w zachowaniu. Czyli że dziecko płacze, buntuje się, nie chce wykonywać pewnych czynności, wymusza pewne rzeczy. Także głównie tutaj takie problemy. Najczęściej wśród dzieci diagnozowany jest opóźniony rozwój mowy, wady postawy, zaburzenia emocjonalno-społeczne. Oczywiście w sporej mierze są i takie dzieci, u których specjaliści nie stwierdzają żadnych nieprawidłowości. Akcja organizowana w przedszkolu nr 3 kierowana jest głównie do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Jest to zawsze w listopadzie i co roku po takich dniach jak dzisiaj
Nawet jeśli są telefony, to informujemy, że kolejna edycja na pewno będzie i jeśli macie Państwo wokół siebie znajomych, którzy nie skorzystali w danym roku, to jest możliwość kolejny raz dowiadywać się, śledzić te wszystkie informacje i jeśli jest taka potrzeba, to zapraszamy do siebie. Po wstępnych diagnozach rodzicom zostają udzielone wskazówki do dalszej pracy z dziećmi oraz przekazane adresy placówek, w których mogą uzyskać dalszą pomoc specjalistów. Diagnozowanie to poznawanie dziecka i wyjaśnianie jego problemów, po to, aby udzielić mu właściwej pomocy. Wczesne rozpoznanie i terapia jest szansą na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych, tak aby dzieci mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych. W wielu przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie, ale tylko do momentu wyjścia chorego ze szpitala. Później zarówno on i jego rodzina są zdani sami na siebie. W podobnej sytuacji znalazła się Monika Marciniak. Teraz Zgierzankę w walce z chorobą wspierają mieszkańcy naszego miasta. Monika Marciniak ponad rok temu zachorowała na nowotwór kąta mostowo-muszczkowego. Po operacji jego usunięcia nastąpiły powikłania, jak m.in. wylew krwi do mózgu, wodogłowie, czterokończynowe porażenie oraz śpiączka. Po wypisaniu ze szpitala pani Monika rozpoczęła rehabilitację. Zmaga się z niezbornością ruchów, ma zagrożony wzrok, widzenie. Nie może funkcjonować na co dzień tak jak my normalnie, ponieważ u niej jest uszkodzony błędnik i ma zawroty głowy cały czas. Chodzi, ona się śmieje i mówi, że jest trzeźwym alkoholikiem. Nie może sama wyjść na ulicę, więc ma problemy z codziennym funkcjonowaniem. Wciąż konieczna jest rehabilitacja, leki oraz kosztowna operacja. Niestety ani dochody pani Moniki, ani pomoc jej rodzinie czy najbliższych osób nie wystarczają. W związku z tym wczoraj w sali widowiskowej przy parafii świętej Katarzyny odbył się koncert Serducha dla Moniki Marciniak. Członek Rady Rodziców, pani Marzena Krusińska, przyszła, mówiąc, że jest taka sytuacja, czy Młodzieżowy Dom Kultury stanie się podjąć i organizować. No i tak to wyszło, oczywiście organizujemy. I koncert będzie składał się z występów, z przepięknych występów wokalistów przeróżnych zespołów. Jest tak długa lista, że nie jestem teraz w stanie wymienić, więc może Państwo będziecie w stanie to nagrać. No i oczywiście podczas koncertu będzie licytacja pozyskanych fantów. Piłka widzewiaków, kompozycje florystyczne od różnych pań florystek. Są płyty różnych z podpisami różnych zespołów: Perfect, Ira, Koma. Już nie pamiętam, Blue Cafe, mamy płytę T-Love, oczywiście mamy książkę biograficzną T-Love, Monik podpisał osobiście tutaj dla Moniki parę zdań. Moniki nie ma dzisiaj z nami, ponieważ jest na turnusie rehabilitacyjnym i szkoda nam było każdego dnia, bo mogliśmy ją tutaj sprowadzić, ale uznaliśmy, że szkoda każdego dnia, ma tam dzielnie ćwiczyć, być dzielną pacjentką, uśmiechać się i cieszyć się z każdego postępu, który nastąpi. Dzięki temu podczas wczorajszego przedsięwzięcia udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. To po raz kolejny dowód na to, że mieszkańcy naszego miasta potrafią łączyć się w trudnych chwilach i nawzajem sobie pomagać. Inicjatorzy akcji planują organizowanie kolejnej zbiórki. Państwo możecie także pomóc Monice Marciniak, wchodząc na stronę zrzutka.pl. Po raz szósty w szkole podstawowej nr 3 odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski pod tytułem Pora dla recytatora, czyli zegar tyka w rytm wierszyka. Była to siódma edycja tego konkursu, który adresowany jest do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. W tym roku dzieci reprezentowały wiersze łódzkiej poetki Agnieszki Frączek. Każda szkoła podstawowa wystawiła swoich reprezentantów. Konkurs co roku wygląda podobnie. Najpierw dzieci mówią wiersze, potem są oceniane przez profesjonalne jury, następnie uczestnicy biorą udział w zabawach plastycznych. Celem konkursu było rozwijanie zdolności twórczych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Co roku patronem naszego konkursu jest inny poeta, to znaczy skupiamy się na twórczości jednej osoby i wszystkie dzieci recytują wiersze danego poety, poetki. W tym roku wzięliśmy na warsztat panią Agnieszkę Frączek, współczesną poetkę, która wydaje swoje książki w wydawnictwie Literatura, głównie w Łodzi. I są to wiersze trudne, takie można powiedzieć logopedyczne, które usprawniają aparat mowy, ale też są bardzo fajne, wesołe, podobają się dzieciom po prostu.
Agnieszka, Rączek, Stonoga i Jerz. Hej, Stonogo, dokąd zmierzasz? Gości k nam do pana Jerza, na krakersy i herbatkę. Jerz już czekał na swą siatkę. Krawat związał tuż pod brodą. Naga z ustami, czajni z wodą. I potem słoń czy smok. Każdy czasem smoka smok. Załóż mamy pachnie groszkiem, zem, budyniem i tym proszkiem, który sypie do szarlotki. To dlatego jest tak słodki. Buziak taty troszkę kuje, więc gdy tatuś mnie całuje w nosek lub w włosek piętach, to ze śmiechu prawie pękam. Poziom konkursu był wysoki, a więc komisja miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców. Szczególnie recytacje najmłodszych uczestników zasługiwały na najwyższą pochwałę i były nagradzane gromkimi brawami. Jest dużo prezentacji, one są naprawdę na wysokim poziomie. Dzieci włożyły dużo pracy w przygotowania. Nauczyciele i rodzice, podejrzewam, że również mocno uczestniczyli w na przykład przygotowywaniu strojów, w gestykulacji, no w ogóle w nauce prezentacji scenicznej. My to wszystko chcemy, czyli zauważamy i chcemy docenić najlepiej jak potrafimy, ale no z tych 30 prezentacji wybraliśmy 10 najlepszych. No niestety musieliśmy dokonać takiego wyboru. Jak co roku podczas konkursu uczestnicy wzięli też udział w warsztatach plastycznych. Prace były wyjątkowo pomysłowe. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową. W tej edycji dodatkowo dzieci uczestniczyły także w warsztatach teatralno-recytatorskich. Obok memoriału imienia Zawora, Family Cup to jedne z największych w regionie zawodów w pływaniu, które każdego roku na basenie przy ulicy Leśmiana gromadzą zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W tej edycji turniej zgromadził ich blisko 200. Celem zawodów jest upowszechnianie sportu amatorskiego, w którym mogą również uczestniczyć całe rodziny. Family Cup to organizowane od ponad 10 lat zawody w pływaniu. W sobotę w naszym mieście zagościli najlepsi pływacy z województwa łódzkiego. Tradycyjnie miłośnicy pływania dopisali swoją obecnością. Przede wszystkim udział brały całe rodziny. Nie tylko te pływające, ale i kibicujące. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. A o to przecież chodziło. Wydawnictwo Family Cup jest całym organizatorem wszystkich takich eventów. A no wiadomo, że to jest po prostu popularyzacja sportu. Mamy tu jakieś nagrody? No tak, mam nadzieję, że wystarczy dla każdego zawodnika. Staraliśmy się, zawsze w regulaminie jest tak, że nagrody przyznajemy losowo, ponieważ dla zwycięzców są dyplomy i puchary. Natomiast mam nadzieję, że jakiś drobiazg będzie dla każdego zawodnika. Bardzo fajne zawody, bardzo dobrze obsadzone. Zawsze tutaj można liczyć na dobrą atmosferę i mnóstwo uczestników, także super. I choć zawody organizowane są już od tylu lat, to wraz z upływem czasu na pływalniach nie zmienia się jedno. Sportowa i rodzinna atmosfera, która towarzyszy tym zmaganiom. Na relacje z tego wydarzenia zapraszamy tuż po serwisie informacyjnym. Na ten moment z pewnością czekali nie tylko najmłodsi mieszkańcy Zgierza. W piątek pierwsi łyżwiarze mieli okazję pojeździć na miejskim sztucznym lodowisku przy ulicy Leśmiana. To już 9 sezon funkcjonowania tego obiektu. Co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w weekendy. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało się uruchomić lodowisko. Jeździć na łyżwach można codziennie, w dni powszednie od godziny 9 do 21, natomiast w weekendy od 11 do 21.20. Na miejscu możemy wypożyczyć łyżwy oraz kask, który jest obowiązkowy dla dzieci do 10 roku życia. Fajna jest zabawa, z przyjaciółmi przychodzimy. W tym zimie jesteśmy pierwszy raz, ale w tamtym roku chodziliśmy prawie co tydzień. I jak będziecie teraz ten wolny czas spędzać tutaj, czy...? Będziemy raczej tutaj spędzać. No. W inauguracji sezonu łyżwiarskiego wziął udział wielu mieszkańców miasta. Nie kryli oni podekscytowania oraz radości z możliwości korzystania z lodowiska. Codziennie chodzimy. W tamtym roku też było codziennie po szkole. Obywaliśmy czasem. Nie za często, ale bywaliśmy. Wiem, że będziecie teraz codziennie przychodzić na 3 godziny. Tak. No, nawet więcej. No. Poważnie? To jest nasza trzecia, tak. A tu bijecie jakiś rekord w kilometrach przejechanych? Nie. Czasami nie mają wyjścia mamy, żeby młodsze dzieci trochę podtrzymywać. Ale potrafią już trochę jeździć? Czy jak? No to...
jazda, chodzenie na łyżwach, zobaczymy. Dla mnie to jest blisko, a poza tym no, mam dużo wspomnień z tym lodowiskiem. Dużo dobrych wspomnień, tak? Mam blisko też, no i lubię jeździć na łyżwach po prostu. Bilet normalny kosztuje 5 zł, natomiast ulgowy 3 zł. Karnet ulgowy na 12 wejść to koszt 30 zł, a normalny 50 zł. Za wypożyczenie łyżew zapłacimy po 5 zł, natomiast wypożyczenie kasku to złotówka. Lodowisko będzie zapewne funkcjonować do końca marca. W ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się bardzo zróżnicowanej aury. Czekają nas opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zapraszam na prognozę pogody. Po kilku dniach ocieplenia przyszło do nas znaczące ochłodzenie, które według synoptyków utrzyma się co najmniej przez 2 tygodnie. Jutro powinno być jeszcze pogodniej i sucho, z temperaturą maksymalną do 5 stopni na plusie. Środa przyniesie zachmurzenie, duże i przelotne opady deszczu, a słupki rtęci pokażą 3 kreski powyżej zera. W czwartek temperatura nie przekroczy 1 stopnia, a z gęstych chmur może spaść śnieg lub deszcz ze śniegiem. W nocy będzie zimno, dzisiejsza jeszcze z temperaturą dodatnią, kolejny już na minusie. Ciśnienie spada i w czwartek wyniesie 1005 hektopaskali. Dziś to już wszystko, co przygotował nasz zespół redakcyjny. Zostańcie Państwo z nami, bo po krótkiej przerwie relacja z 11. edycji Family Cup. Kolejne wydarzenia tradycyjnie w środę o 18.30. Miłego wieczoru życzę. Pozdrawiam. We'll be right back.
15 miejsce zajęłam. Aha, a gdzieś trenujesz może? Słucham? Gdzieś trenujesz? Tak, u pana Mateusza na tym basenie. Moja rodzina jest związana po prostu ze sportem i mój tata zaproponował, żebym poszedł do pana Mateusza i żebym zaczął się uczyć pływać. Dopingowałam dzieciom, które też brały udział i brałyśmy udział w sztafecie rodzinnej, także jestem akurat po. Rozumiem, tak, ale dlaczego akurat ten sport, pływanie, bo trenują też dzieci? Tak, dzieci trenują, obydwoje, zaszczepiłam, bo sama w dzieciństwie trenowałam i udało mi się sprzedać taką pasję. Te zawody są nastawione na pływanie rodzinne. Tutaj mogą startować amatorzy, którzy nie do końca jeszcze nauczyli się poprawnych technik pływania, co było widać wśród najmłodszych konkurencji. Można było płynąć z węgorzem, z deską. Tak samo wśród najmłodszych nie były rygorystycznie przestrzegane zasady dotyczące skoków, zasady dotyczące stylu. Tutaj obowiązuje styl dowolny, ale w znaczeniu dowolny sposób pływania. Wszyscy raczej chyba kraula wybierali. Wszyscy wybierają tutaj kraula, jest to najszybszy styl, ale zdarzają się także osoby, które płyną innymi stylami, bo w systemie amatorskim są nauczone innego stylu, niekoniecznie kraula. Rozumiem, to tu chyba teraz będzie wręczenie nagród, tak? Tak, za pół godzinki na sali gimnastycznej będzie wręczenie nagród. Nagrody mogą otrzymać wszyscy, którzy startowali, nagrody będą losowane, natomiast zawodnicy, którzy zdobyli miejsca 1-3, dostaną pamiątkowe medale. To 17,52. A mój 25 sekund. Rekord. No, ja jeszcze tak zapytam, jaki styl pływania najbardziej lubicie? Kraul. Wtedy jest najszybciej? Tak. No, jesteśmy zadowoleni z czasu, bo minuta 10 to chyba dobry wynik. Tym bardziej, że dzieci pływają, ja prawie w ogóle. Także ja jestem zadowolony z siebie, z dzieci jeszcze bardziej. To pan głównie tak zaszczepił pływanie u dzieci, czy jak to wynikło? No, myślę, że to dlatego, że my mieliśmy blisko basen, dzieci w szkole chodzą na zajęcia. No i sami je to pasjonuje. Ja ich ciągnę na rower górski, a one mnie ciągną na pływanie. Także to jest tak z wzajemnością się naciągamy. Pierwszy raz w ogóle na tym Family Cup? Na pływackich tak, na rowerowych startowaliśmy już chyba 2 razy. W kraulu zająłem 2 miejsce z czasem 16 sekund, a teraz przed chwilą płynąłem w stylu zmiennym i miałem minutę 43. Jesteśmy usportowieni, jeździmy właśnie w tym cyklu, uczestniczymy w zawodach przez cały rok. To już nasze 4. czy 5, bo jeździmy we wszystkich miastach możliwie, gdzie możemy, to bierzemy udział. Ja jeszcze tak zapytam, jak ci w ogóle poszło? No nie tak, jakbym sobie tego życzył, ale nie mogę narzekać na pewno. Co, trochę spóźniony start, czy jak to wynikło? Nie, no trochę na dystansie straciłem do chłopaków po prostu. Zawody stoją na bardzo wysokim poziomie, no jeszcze się nie spotkałem, żeby była taka ilość uczestników. Także organizacja bardzo sprawna, przebieg, sędziowanie też na wysokim poziomie i uczestnicy wszyscy zadowoleni.
jesteś zawodowcem chyba w tym pływaniu, czy raczej nie? Zawodowcem, no już na ratownika zdałem, jestem ratownikiem WOPR-u. No to są moje dopiero trzecie zawody. No i tutaj udało mi się zająć trzecie miejsce na 25. No i jestem zadowolony z siebie, bo ćwiczę nie za dużo w porównaniu do mojej rywali. Widzę, że jesteś taki rozbudowany, ty tylko po basen, czy siłownia też? Tylko basen, ale mam zamiar zacząć chodzić na siłownię. Aha. Trener mówi, że najwyższy czas. No basen 3 razy w tygodniu tylko. Ale te barki, to wszystko to można rozbudować na basenie? Tak, to cała klatka i barki się właśnie na basenie robi. No ale na basenie nie pływam. Wychodzę z wody, robię jakieś pompki, inne dodatkowe ćwiczenia. Co roku startuję. Bardzo no... No, wiesz, fajne są, no. Można rywalizować. No. A jeszcze tak zapytam, jakbyś ocenił poziom w ogóle, czy jest ciężko? No w mojej kategorii akurat tak, bo jestem w kategorii 2004-2002, jestem ten najmłodszy rocznik. No ale no się udało, ja tam dużo trenuję 5 razy w tygodniu. No to... A dlaczego w ogóle basen? Spodoba mi się, pływam od wieku, jak skończyłem 4 lata.